Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale. No i słyszymy się ponownie w Gran Turismo 7 za sprawą najnowszego i jednocześnie największego update'u, jaki pojawił się tutaj gry. No i przede wszystkim, jak widzicie, mamy 7 nowych furek, gdzie największym zaskoczeniem dla mnie osobiście jest najnowsza Tesla. Latuje najnowsza 911, Lexus, Nissan, Merol, no kilka naprawdę bardzo fajnych aut. I tutaj te kafelki, jak widzicie, w ogóle przed odpaleniem gry spoilerują nam to, co nas tutaj właśnie w ramach tego najnowszego update'u czeka, tak więc pokażę wam tutaj kilka tych kafelek. Oprócz aut będziemy mieć, jak widzicie, nowy zimowy tor, który sobie tutaj przetestujemy. On wygląda rewelacyjnie zarówno za dnia, jak i też zobaczcie, w nocy fajnie się prezentuje. Dodatkowo będziemy tutaj, z tego co już widziałem w zapowiedziach, mieli tygodniowe nowe wyzwania, nowe licencje w ogóle do zdobycia, tak więc będzie tutaj fajne na pewno wyzwanie. Dodatkowo też zmienia nam się ten ekran taki ładowania, to jest teraz taki parking i możemy sobie pogadać z innymi graczami, jak gramy online, ewentualnie możemy wysyłać jakieś emotki. Mamy możliwość pogrania w 4 osoby na jednym ekranie, tak więc to jest fajna opcja na jakieś domówki, o ile mamy odpowiednią ilość tutaj kontrolerów, tak to mniej więcej, jak widzicie, wygląda. Pojawią nam się też nowe sceny do trybu fotograficznego, no i masa takich pierdółek, które za momencik wam pokażę. Pojawiło się też nowe nawet intro do gry, tak więc za momencik sobie je obejrzymy, a w tym momencie, jeśli mogę was prosić, zostawcie jak najwięcej łapek w górę, będzie mi to też ukazywało, że chcecie tej gry na moim kanale zobaczyć więcej. Ja prywatnie bardzo dużo w Gran Turismo gram, a tak więc z chęcią, jeśli macie taką ochotę, oczywiście mógłbym tych odcinków dla was ponakrywać więcej, a ja tymczasem wspólnie z wami obejrzę sobie nowe intro do gry. No i proszę bardzo, mamy nowe intro. Nie oglądam tego intra zbyt często, ponieważ zawsze jak się odpala grę, to się to intro pomija, ale właśnie gdzieś tam z pierwszych informacji od twórców usłyszałem właśnie, że coś nowego się pod tym pojawia. Tak więc stwierdziłem, że muszę sobie to wspólnie tutaj z wami właśnie obejrzeć. No bo to robi zdecydowanie wrażenie. Przed momentem widzieliśmy Hondę, która pojawiła się w poprzednim update'cie. Nawet nie zdążyłem go ograć, tyle gier co się pojawiło. Tesla ścigająca się z Taycanem. Przed momentem też była nowa trasa, która pojawiła się już, nie wiem, z pół roku temu do gry. Jest Honda Civic, która w poprzednim update'cie się pojawiła. 911 z Merolem się ściga. No, to jest nowa, ale też stara trasa poniekąd, która pojawiła się już dawno temu. No, nowy tor z tego update'u, mały spoiler mamy teraz. Gier Yaris z Corollą, która też pojawiła się dwa update'y temu. Kurczę, powiem wam, tyle tego kontentu do Gran Turismo 8 pojawia i wszystko to ogrywałem sobie do tej pory sam, że mam nadzieję, że ten odcinek się dosyć fajnie przyjmie i będziecie chcieli troszkę więcej tutaj materiałów z Gran Turismo sobie pooglądać. Forza Motorsport nowa niestety bardzo zawiodła, tak więc może zamiast grać w Motorsporta, pogramy sobie troszeczkę więcej w Gran Turismo 7. Powiem wam, że dwóch moich znajomych dało się namówić na zakup konsoli Gran Turismo, więc może nawet jakieś materiały online można by było dla was ponagrywać wspólnie właśnie. No i na koniec Nissan GT-R, którego na pewno kojarzycie, jeśli oglądaliście najnowszy film Gran Turismo. Ja na nim byłem premierowo w kinie, całkiem udana produkcja, chociaż można by było do wielu rzeczy się doczepić, no ale to tyle, jeśli chodzi o to intro. Fajnie, że też je odświeżyli troszeczkę, nie?
No i jak widzicie już tutaj po samym menu pełno kropek, to sugeruje, że mamy jakieś nowości w tych wszystkich oznaczonych tutaj miejscach. No ale może na sam początek sobie zobaczymy, jakie nowe auta się pojawiły. To znaczy wiemy, jakie się pojawiły, ale sobie je po prostu kupimy, przejrzymy sobie je. Tak więc może zacznijmy sobie od Porsche 911. Kupując też auto, będziemy mieć jakieś opowiastki, tak więc chciałem to na sam początek wam pokazać. No i tutaj proszę bardzo, jest 911 GT3 RS. Jest to model 992 z 2022 roku. Na szczęście mam sporo kasy w grze, więc powinno nam na wszystkie furki starczyć. Tak więc zobaczmy, jakie tutaj mamy wersje kolorystyczne. Niebieska jest fajna. I ta szara, więc wyśniemy sobie chyba ten właśnie kolor. Też fajne jest właśnie tutaj w Gran Turismo. Takie małe smaczki, których nie ma w motorsporcie, że na przykład możemy sobie ten samochód teraz obejrzeć jeszcze w jakiejś fajnej scenerii. Zobaczcie, tam będzie krążył ten samochód, teraz jakaś inna scena zmieni. Są to takie naprawdę maleńkie rzeczy, które cieszą oko zdecydowanie. Tutaj zobaczycie teraz, że no właśnie, jest jakaś nowa mapka, jakieś nowe tło fotograficzne. No i tutaj sobie nam samochód podjeżdża. Przed samym zakupem też możemy troszeczkę o aucie się dowiedzieć. I proszę bardzo, nie tylko sobie oglądamy ten samochód, jak tutaj nam wjeżdża, pokazuje nam się, ale możemy sobie z dowolną prędkością tutaj poczytać różnych informacji. Kupując ten samochód, tak czujemy się bardziej ekskluzywnie niż po prostu kup teraz i tyle, nie? Są to właśnie takie małe smaczki, które mnie dosyć mocno, słuchajcie, do właśnie Gran Turismo przyciągają. Tak więc dobra, ostatni tutaj rzut, jeszcze mamy slow-mo na 911. Kupujemy ją oczywiście. Wchodzimy sobie do Azji, kupujemy oczywiście Lexusa, nie może być inaczej. Ten samochód przepięknie brzmi w Gran Turismo. No i też sporo kosztuje, zwróćcie uwagę, 1,5 miliona to jest sporo. No, troszkę trzeba będzie tutaj pograć, jak nie macie kasy, żeby ten samochód właśnie zdobyć. Ale wydaje mi się, że akurat ten model najbardziej podoba mi się w tym kolorze białym. Odpalimy sobie tutaj jakieś scenki, no i dowiedzmy też się troszkę o Lexusie. Już się bałem, że nam się tutaj nie ukaże, ale wjeżdża. Kurczę, rewelacyjnie są zrobione te stery. Ja cały czas nie mogę się nadziwić, jak to dobrze wygląda, nie? Połączenie takiej mapy stworzonej gdzieś tam i ten samochód, który sobie po niej jeździ. A też mam oczywiście tryb fotograficzny. No i nadjeżdża Lexus. My sobie czytamy kolejne informacje na jego temat. Szkoda, że w tle nie ma jakiejś przygazówki, abyście już mogli usłyszeć, jak ten samochód rewelacyjnie brzmi. No i kupujemy, no sporo nas to będzie kosztowało, zdecydowanie, ale kupujemy sobie go. Najwyżej posprzedajemy jakieś auto, jak nam kasy zabraknie. Czyli trzy najciekawsze auta na sam początek wam tutaj pokażę. Nadjeżdża już tutaj do nas Tesla. No Tesla była ta wcześniejsza w tej grze, w Need for Speedach też było kilka Tesli, ale tych starszych, w Forzie też była starsza właśnie Tesla. Natomiast tutaj mamy do czynienia z modelem 2023, co na pewno wiele tutaj osób zdziwi. No i też ta Tesla, jak widzicie, bardzo, ale to bardzo tania jest w porównaniu do tego Lexusa. Ją by trzeba było sobie tutaj zakupić w jakiejś innej wersji kolorystycznej, bo te białe czy czarne troszkę się już przejadły, często się je widuje na drogach. Czerwona też często mi się gdzieś tam rzuca w oczy. No i ja bym sobie chciał ją jakoś fajnie tutaj nie tylko przemalować, ale też zobaczyć, jakie mamy opcje tuningowe, bo Gran Turismo tych, przynajmniej według mnie, tych opcji tuningowych ma dużo więcej niż najnowsza Forza Motorsport. Okej, to by było tyle, jeśli chodzi o informacje o Tesli. Zobaczmy, jak wygląda teraz kwestia
tutaj związana z kafejką, czyli tą taką fabułą naszą. Już widzę, że się pojawiły dwie nowe tutaj zakładki. Ja już całą grę ukończyłem dawno temu, natomiast jak widzicie, mamy tutaj dwa nowe rozdziały fabularne, więc jeśli będziecie chcieli, to mogę wam je oczywiście na kanale pokazać. I tu mamy takie dodatkowe menu, gdzie zbieramy sobie różne auta. Ja większość tych aut już mam tutaj uzbieranych, jak widzicie, kupionych w kolekcji, natomiast niektórych mi brakuje, bo nie wszystkie auta są dostępne tak o. Po prostu czasami trzeba poczekać, aż jakieś auto legendarne na przykład pojawi się w takim specjalnym sklepie. Natomiast jak widzicie, mamy tutaj dwie nowe też zakładki, jakieś auta Red Bulla i jakieś uliczne wyścigówki. Co dalej? Dalej będą też na pewno licencje nowe do zdobycia. O, proszę bardzo. Cieszę się, że w końcu udało ci się zdobyć super licencję. Świetnie, ale ja już zdobyłem dawno super licencję. Teraz możesz uzyskać licencję mistrzowską dostępną wyłącznie dla posiadaczy super licencji. Okej, okay. Nazywam się Takuma Sasaki i jestem instruktorem krajowej licencji mistrzowskiej B. Ten kurs praktycznie testuje twoje umiejętności na mokrej i ośnieżonej nawierzchni. Oj, to mi się podoba. Wiedz, że zdobywanie złota w każdym wyzwaniu nie jest łatwym zadaniem, nawet dla najlepszych kierowców. No tak, no to wiemy doskonale. Ja wszystkie licencje wbijałem na streamach swoich na Twitchu, tak więc kto mnie oglądał, ten doskonale wie, ile tam trzeba było czasami powtórzeń zrobić, aby zdobyć złoto. No ale właśnie, skoro udało nam się zdobyć super licencję, myślę, że sobie poradzimy. No, mam nadzieję, że sobie poradzimy. Weź głęboki oddech i zaczynamy. No i teraz tak, moi drodzy, zobaczcie, ile my tego tutaj mamy, jeśli chodzi o te licencje. Jest tego naprawdę sporo, a to jest tylko jedna zakładka na górze. No teraz nie mogę wam tego pokazać, bo to jest zablokowane, ale no mamy, zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć jakby licencji nowych i w każdej tej licencji jest naprawdę sporo różnego rodzaju wyzwań, więc skoro ten Merol nam się pojawił, to sobie może odpalimy to i przejedziemy tym autem. No i teraz tak, zmniejszmy sobie trakcję na dwójeczkę może. Wiem, że jeżdżę na takiej kamerze, gdzie nie widzicie auta. O kurde. Ale pewnie wam przy montażu zmienię tutaj to, żebyście mieli inną perspektywę, ciekawszą. Aj, tylko... A, brąz nawet, kurde. Dobra, to jedziemy jeszcze raz w takim razie. Pojedziemy sobie teraz na trakcji włączonej na tą czwórkę, tak jak tutaj gra nam domyślnie to ustawiła. I zobaczymy. I bardzo chcę opóźnić to hamowanie. I niestety po tyłku za to dostaję. Ale może teraz coś urwiemy. No coś urwiemy na pewno teraz. No i jak widzicie, czasami te wspomagania przeszkadzają w uzyskaniu dobrego czasu, a czasami pomagają jak w tym przypadku. Czyli jak widzicie, co tydzień będziemy otrzymywali nowe wyzwania. Jest ich, jak tutaj możecie zauważyć, 5. I to na pewno nas będzie zachęcało do tego, żeby wbić do gry, bo jak możecie zauważyć, możemy otrzymać właśnie kupon na 100 tysięcy, na 200 tysięcy. A jak wykonamy wszystkie wyzwania, to dostaniemy jeszcze jakiś kupon na ruletkę. Czy to jest opłacalne? No nie do końca, ponieważ za jeden wyścig 30-minutowy można otrzymać 850 tysięcy w tej grze. Natomiast fajna jest to na pewno taka odskocznia, jakaś różnorodność w tych wyzwaniach i fajnie na pewno sobie będzie te wyzwania właśnie tutaj ukończyć. No i tutaj zwróćcie uwagę, że mamy akurat jedno z wyzwań, które polega na tym, że mamy przejechać właśnie Porsche'akiem, którego sobie kupiłem. To jest nowe auto, tak więc kolejne auto zaprezentuję wam właśnie w ramach tych nowych cotygodniowych wyzwań. Tak więc odpalmy sobie to. Ja jak gram sobie prywatnie, no to oczywiście gram z takiej kamery, a gram prywatnie ostatnio bardzo, ale to bardzo dużo w Gran Turismo. Odkąd powiem wam, wyszło PlayStation VR. Zacząłem sobie właśnie na PlayStation VR 2 grać w Gran Turismo. Jak mnie zmieniłem totalnie jakby, wiecie, podejście do tej gry. Zaczęła mi się dużo bardziej podobać niż w okolicach premiery. I od tamtego momentu chyba nie ma tygodnia, żebym odpuścił po prostu granie w tą gierkę, tak więc prywatnie gram sporo, na tej kamerze tutaj głównie, ale wiem, że wy lubicie jak gram z trzeciej osoby, tak więc pokażę wam w sobie wszystkie kamery, jakie są dostępne, dam wam też posłuchać, jak ten samochód brzmi tutaj.
szczególne sekę, tak więc tutaj trzeba uważać. No, gra tego nie oddaje, ale tutaj naprawdę jest kilka pięter spadku, tak więc wrażenia muszą być niesamowite, kiedy się takim autem po tym torze jedzie. Ja mam tutaj chyba poziom trudności ustawiony na taki bardzo, bardzo łatwy, ponieważ ja też bardzo dużo farmię kasy w Gran Turismo i często jakieś tam mam pół godzinki wolnego czasu czy godzinkę, no to odpalam sobie taki wyścig, najłatwiejszy poziom, półgodzinny wyścig i wpada 850 tysięcy. To też właśnie widzieliście, tam pokazywałem wam w tej kawiarni. Trzeba skompletować sporo aut, a te niektóre auta potrafią kosztować po 10 milionów, tak więc trzeba sporo grać, sporo farmić, a nie zmieniałem ustawień. Tak, zresztą wam tego pokazuję, to tylko w ramach takiej ciekawostki, jak ta gra wygląda, jak nowe auta się prezentują. Też z tego co wiem, to pojawiła się nowa sztuczna inteligencja w Gran Turismo. Mają tutaj rywale dużo lepiej sobie radzić. No mówię, w jednym odcinku też nie jestem w stanie wam wszystkiego pokazać. Tak więc mówię, zostawiajcie łapki w górę, bo chodźcie, to jest dla mnie wyznacznik tego, czy wy chcecie dalej oglądać kolejne odcinki z tej gry, czy nie. I wiem, że wiele osób nie lubi, jak się prosi o te łapki w górę, ale no dla mnie to jest poniekąd pokazanie, czy gra wam się podoba, nie? No i jak widzicie, ukończyliśmy sobie tutaj pierwsze wyzwanie. Nie jest to jakiś duży problem, żeby to ukończyć. Wiem i poniekąd tego nie rozumiem, ale naprawdę wiele osób pyta mnie o to, czy jakaś dana gra, w którą gram, ma właśnie tryb grania na podzielonym ekranie. Tak więc Gran Turismo to oczywiście było, natomiast teraz jest aż do 4 graczy na jednym ekranie. Więc jak macie duży telewizor, to naprawdę fajnie tutaj się może na jakiejś domówce, czy na jakiejś spotkaniu ze znajomymi, kolegami, koleżankami właśnie w ten sposób pobawić. Może pokażę wam, jak to wygląda. Ja sobie oczywiście odpaliłem tutaj granie w 4 osoby na jednym padzie, tak więc wszystkie auta powinny się tam porozbijać, bo nikt nad nimi nie ma kontroli, ja tylko jadę tym autem, który jest na pierwszej kafelce. Natomiast chcę wam pokazać, jak to wygląda. Naprawdę przy dużym ekranie można fajnie ze znajomymi się pobawić, porywalizować. Wiele gier od takich trybów właśnie podzielonego ekranu odchodzi, a Gran Turismo daje nam dodatkowe, słuchajcie, o, można też, a już koniec, bo wziąłem do krążenia, chciałem tutaj uderzyć w te auta, a też może być taka fajna zabawa, nie, jakieś Destruction Derby można ze znajomymi sobie porobić, nie? Jak widzicie, jesteśmy na japońskiej autostradzie w Lexusie, który został dodany w ramach tego update'u. No jesteśmy tutaj nieprzypadkowo, zresztą posłuchajcie. Jak ten samochód w tunelu, ale też poza nim tutaj przepięknie brzmi. Mam tutaj sporo takich, widzicie, paneli na autostradzie, od których powinno się sporo tutaj tego dźwięku odbijać. Przepięknie ten Lexus brzmi, naprawdę. Tutaj, moi drodzy, nie trzeba żadnego komentarza dodawać, wystarczy czysty dźwięk. Dobra, moi drodzy, śmigamy sobie pierwszy raz po zimowej, nowej trasie, która według mnie jest takim największym zaskoczeniem tego najnowszego update'u.
I zostawiłem sobie specjalnie ją właśnie na sam koniec. Natomiast żałuję troszeczkę, że wybrałem sobie południe, bo zwróćcie uwagę, jak wszystko od tego śniegu się odbija, praktycznie nic nie widać. O fuck, chyba nie wyrobię. Dobra, pierwsze uderzenie. Powiem wam, że mam zamontowane tutaj opony z kolcami, więc spodziewałem się, że ta droga hamowania będzie zdecydowanie krótsza, natomiast no troszeczkę się myliłem, jak widzieliście. Troszkę z tym autem trzeba walczyć, nieco bardziej niż w przypadku offroadu, za którym szczerze powiedziawszy jakoś mocno nie przepadam. Tak jak iRacing lubię na przykład bardzo rallycross i często sobie tam jakieś zawody rozgrywam, tak niestety w przypadku Gran Turismo ten offroad jakoś mocno mi nie leży, natomiast już czuję, że w przypadku śniegu będzie zdecydowanie inaczej. Sobie tutaj odpaliłem próbę czasową, żeby nie było rywali, żeby może sobie tutaj było potrenować, wyczuć ten samochód. Były też oczywiście nitki nieco prostsze. Ja sobie wybrałem taką podstawową po prostu. No i trzeba uważać. Wszystko na limicie. Kurczę, ja chyba przy montażu będę wam musiał tutaj nieco ściemnić ekran, bo ja widzę jedną wielką białą plamę. Powiem wam, że tak spodobała mi się jazda po tym śniegu, że odpaliłem sobie kolejną tutaj próbę z czasem, tym razem zdecydowanie łatwiejsza nitka tego samego toru. No i mamy też, jak widzicie, zmianę pory dnia, niby noc, a zdecydowanie więcej widać niż wcześniej. Natomiast jest to cały czas próba czasowa, bo chcę sobie tutaj potrenować, zaprzyjaźnić się i z autem, i z trasą. Wprawdzie mamy tutaj w tych wyzwaniach tygodniowych jakiś event właśnie z samochodami, takimi pick-upami, ale stwierdziłem, że wolę potrenować, pobawić się, zobaczyć, na ile sobie mogę pozwolić i dopiero potem się wziąć za wyścigi. Ja powinienem na sam początek sobie zacząć od takiej łatwej nitki. A dopiero potem się brać za bardziej skomplikowane. Tu się wyprawia, ale naprawdę sporo frajdy daje mi takie wchodzenie tutaj bokiem w te zakręty. Spodziewałem się, że dużo więcej tutaj będę musiał czasu poświęcić na jakieś treningi. Ale już czuję, że to ja kontroluję ten samochód, a nie on mnie. No i ostatnia prosta. Moi drodzy, w tym miejscu zakończymy sobie ten dzisiejszy odcinek. Myślę, że na tyle wam dużo rzeczy pokazałem już w ramach tego update'u, że wam się podobał na tyle, żeby stawić łapkę w górę. W kolejnym na pewno pokażę wam auto, które aktualnie widzicie, czyli zrobimy jakiś konkretny tuning tej Tesli, pośmigamy sobie na torze. Postaram się też pokazać wam, jak wygląda to nowe AI, jak to wygląda w porównaniu do DriveAtarów, na przykład z Forzy, oraz jeśli starczy nam czasu, liśniemy może troszkę tej fabuły, tych dwóch nowych menu, które się pojawiły. Tak więc tego mniej
więcej możecie spodziewać się po kolejnym odcinku, na którego już z tego miejsca Was serdecznie zapraszam. Natomiast teraz to by było tyle. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!